Przed nami Piotr Kubica. Jak się czujesz przed wyścigiem? Chciałbym dodać, że prawdopodobnie późny Piotr Kubica. No, co czujesz? Nastawiam się bardziej na przeżycie niż na zwycięstwo. Ale na dobre przeżycie? Czy jakieś ciekawe przeżycie? Na ujście z życiem. Na ujście z życiem. Rozumiem. Widziałeś kiedyś gokarta wcześniej? Tak, widziałem wcześniej gokarta. I co ci w nim podoba? Widziałem wcześniej gokarta i pierwsza rzecz, taka mi przyszła do głowy, była taka, że nigdy nie wsiądę na coś takiego. Ja wiolę, bo my nie chcemy. W ogóle nic zupełnie? Nic, zupełnie jestem strasznie zdenerwowana. A podobno już jechałaś kiedyś na gokartach. Nie jeździłam na gokartach, ale na kładach takich dla dzieci, tak. Ach, na kładach? Tak. Na gokartach nigdy? Ani razu? Ani raz. A obserwowałaś kiedyś wyścigi gokartów? Też nie. I tak jak spojrzałaś na tego gokarta, to był pierwszy raz w życiu? No chyba tak. I co cię w nim tak zaskoczyło? Łyse opony. Ja wygrywam. Doping. Ja wygrywam też. Violeta! I do końca myśli w nocy. Mam tysiące własnych spraw, ale chciałem.